Wzrasta liczba zachorowań na grypę i koronawirusa, choć sytuacja w przychodniach i szpitalach w naszym regionie jest jeszcze dobra, to lekarze apelują, warto zachować ostrożność i dbać o higienę, bo to jedyne sposoby, żeby uniknąć choroby. Paweł Jędrusik. Taki widok podczas jesieni nie zaskakuje nikogo. Wtedy sięgamy po domowe metody leczenia. Czosnek, imbir i wszelkie witaminy, których nie lubię. Suplementy łykać, no bo co inaczej, nie? Jakieś elektrolity i będzie dobrze. To może zadziałać, ale na zwykłe przeziębienie. W ostatnich dniach lekarze zauważają jednak spory wzrost zachorowań na grypę i koronawirusa. Choć na razie źle nie jest, to niewykluczone, że w kolejnych tygodniach zakażeń będzie jeszcze więcej. Tych pacjentów, którzy do nas trafiają, jest coraz więcej. Wszystkie infekcje, które są szczególnie u osób, gdzie mamy wielochorobowość, choroby współistniejące, obciążenia plus wiek, mogą przebiegać bardzo dramatycznie. W tej przychodni w Sosnowcu, jak określają lekarze, na razie jest średnio. Doktor Kazimierz Srokosz zwraca uwagę, że grypę i COVID łatwo pomylić. Jest to bardzo trudne do odróżnienia. Wszystkie te choroby przebiegają z podobnym początkiem, z temperaturą, z bólami głowy, bólami stawów, bólami mięśni, prawda, katarem, kaszlem. Dla nas taką najlepszą formą rozpoznania między grypą a COVID-em czy RSV są testy combo. W przypadku grypy najwięcej zachorowań pojawia się zawsze w grudniu i w styczniu.